Hej kochani, witajcie w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj będzie planowanie w Bullet Journal i w dzisiejszym filmiku zaplanujemy razem wspólnie czerwiec. Ten miesiąc wyszedł mi bardzo kolorowo, zaspoileruję Wam troszeczkę stronę tytułową. Jak widzicie, będzie dużo ananasów, truskawek, arbuzów, liści i tutaj widzicie kolory, dużo kolorów, mandala. Więc tak, jeszcze tylko raz tym chciałam Wam bardzo podziękować za tyle subskrypcji, łapek w górę i miłych komentarzy, bo tego totalnie się nie spodziewałam, a najwyraźniej po tym filmiku na reakcję piosenkę BTS po prostu jakiś było boom wielkie i bardzo się z tego powodu cieszę. Dziękuję, że jesteście razem ze mną, że oglądacie moje filmiki, że Wam się podobają. A teraz już bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania. Z góry chcę Was przeprosić, ale moja kamera robiła mi niezłe figle przy tym nagraniu, więc nie mam częściowo wszystkich fragmentów, kiedy rysowałam. Możecie za chwilę zobaczyć taki przeskok. Więc bardzo Was na to przepraszam, ale za bardzo nie miałam też pół. Ale też przepraszam Was za mój błąd, czyli niedopatrzenie tego, że po prostu przy kolejnych stronach, na przykład przez Slip Tracker, nie nagrałam całej części, nie widać po prostu wszędzie, gdzie rysuję, tylko w środek. Więc mam nadzieję, że mi wybaczycie, ale pamiętajcie, że na końcu jest zawsze podsumowanie tego, co narysowałam, więc będziecie mogli zobaczyć to w całości. Oczywiście zaczynamy od strony tytułowej, którą Wam zaspoilerowałam na samym początku. Jeśli jesteście tacy, którzy się obraziliście, to Was bardzo przepraszam, ale nie mogłam się powstrzymać, ponieważ bardzo chciałam Wam pokazać i zachęcić do dalszego oglądania. No i tak już od dawna sobie pomyślałam, czy od dawna. Po prostu pomyślałam, że mogę narysować mandalę. Taki motyw sobie właśnie wybrałam. Chciałam, żeby ona była w innym centrum. Szukałam różnych inspiracji, więc wzorowałam się na różnych grafikach z Google. Aczkolwiek i tak nie wyszła idealnie ta mandala, bo i tak ten środek jest taki, jaki bym chciała. Aczkolwiek efekt końcowy mi się podoba. Bardzo lubię patrzeć na te odcienie pastelowe, które zrobiłam rozcieńczonym markerem, bo to nie są farby akwarelowe, bo sobie wiedziałam, że będą... Po prostu stwierdziłam, że bardziej chcę użyć markerów wodnych, bo też takie kolory mam fajne, które mi tutaj pasowały. No i potem oczywiście poprawiłam się opisem. Na dole napisałam czerwiec, narysowałam ananasa, truskawkę i kawałek arbuza. Narysowałam również motyla, aczkolwiek on mi się średnio podoba. No i jeszcze u góry liść monstera, ponieważ wydaje mi się, że liść monster jest takim typowo wakacyjnym liściem, takim motywem, więc stwierdziłam, że go tutaj narysuję. Następną stroną jest Slip Tracker. No i w zeszłym miesiącu będziecie mogli zobaczyć oczywiście podsumowanie maja. Zrobiłam sobie to w postaci mandali, aczkolwiek za bardzo nie podoba mi się efekt końcowy. Jest on kolorowy, bardzo fajnie, aczkolwiek bardzo polubiłam Slip Tracker z miesiąca kwietnia. Możecie sobie zobaczyć, jeśli nie widzieliście, który jest w kółeczku i zaznaczałam sobie kolorami gradientowymi, zaznaczałam sobie tym po prostu kredkami, więc stwierdziłam, że na czym jest chcę do tego wrócić, więc oczywiście narysowałam sobie kółko, napisałam Slip Tracker, no i tym razem zrobiłam sobie prostokątów, tylko zrobiłam sobie taki kształt jakby liści. Na górze napisałam Every Moment Matters, czyli każda chwila ma znaczenie, i dopisałam sobie jeszcze od siebie nie prześpi, więc całego życia, ponieważ ja lubię sobie pospać, a jak wiadomo, to nie jest zbyt produktywne, więc po prostu lepiej po prostu działać, spełniać marzenia, niż cały czas spać, bo uważam, że też sen jest po prostu taką ucieczką od życia codziennego. Na dole narysowałam sobie różowego flaminga, bo stwierdziłam, że flaminki to są właśnie taki idealny wzór wakacyjny. Jeszcze dodałam tego liścia monstera, tak jak wcześniej wspominałam. No i oczywiście na dole wypisałam ilość przespanych godzin, czyli od 6 do 7, od 7 do 8, od 8 do 9, od 9 do 10, od 10 do 11 i od 11 do 12. No i jeszcze na końcu stwierdziłam, że czegoś mi brakuje, więc po
Po lewej i po prawej stronie zrobiłam takie delikatne jakby masy wodnym marcem rozcieńczonym, żeby wyglądało trochę jak słońce, a na dole zrobiłam takie paseczki, które symbolizują jakby wodę. A i jeszcze chcę wspomnieć, że wzorowałam się na zdjęciu flaminga z grafiki Google, ale zrobiłam tak bardziej po swojemu, czyli dałam czarny cienkopis i trochę kolory zmieniłam, bo nie są idealne, wiadomo, że nie mam takich markerów. W każdym razie ta strona bardzo mi się podoba. Następną stroną jest Mood Tracker i powiem Wam, że na początku miałam dwie wizje, albo po prostu każdy dzień narysować sobie jedną truskawkę, albo narysować jedną wielką i podzielić na różne części. I wybrałam opcję drugą, bo stwierdziłam, że skoro w miesiącu poprzednim spodobał mi się diament, jeśli nie widzieliście, to zapraszam do poprzedniego odcinka, to w tym mogę narysować sobie wielką truskawkę, którą podzielę na tyle części, ile ma miesiąc i po prostu to jakoś będzie. Pomyliłam się na początku z numeracji, więc nie... I po prostu jeden listek od truskawki został bez liczby, więc po prostu go najprawdopodobniej później pokoloruję na zielony kolor, ale reszta będzie bardzo kolorowa. Wybrałam sobie kolorystykę taką pod truskawki, jeśli można powiedzieć, czyli taką czerwono-różową. Trochę fioletu, brązu i zielonego się pojawiło, no bo na przykład jak jest truskawka zepsuta, no to może mieć takie kolory, więc stwierdziłam, że na przykład humory, które są jakby bardziej negatywne, to będą tymi kolorami rzadszymi, które będę używać, tymi takimi niepasującymi do truskawki. I w ogóle kolorując zauważyłam, że moje dwie kredki, które mają różne kolory na opakowaniu, właściwie są takie same na kartce, więc nie wiem, o co chodzi. Więc ostatecznie po prostu zmazałam tą drugą kredkę, gdzie była przy Sleepy i pokolorowałam sobie na jakiś tam inny różowy, ale powiem Wam, że bardzo dziwna sytuacja. Jeśli chodzi o tą stronę, no to jeszcze narysowałam sobie truskawkę po lewej stronie, po prawej koło truskawki napisałam Mood Tracker i na dole narysowałam swoją OC, czyli moją wymyśloną postać, taką dziewczynkę, trochę kobietę, która mówi I stuff bury you, czyli bardzo Cię kocham, żarliwie, namiętnie, ufam Ci i obiecuję wierność. Wymyśliłam sobie takie słowo, bo słyszałam, że widzę swoją BTS, powiedział I purple you, co znaczy, że ufam Ci, akceptuję Cię i chyba Cię kocham. A ja stwierdziłam, że mogę coś podobnego wymyślić tylko z truskawką, tym bardziej, że ten motyw bardzo mi tutaj pasuje. Więc pomyślałam, że narysuję taką dziewczynkę, która jakby symbolizuje truskawkę i która właśnie mówi takie słowo, a jak wiadomo, truskawka ma czerwony kolor, który czerwony kolor się kojarzy właśnie taką właśnie miłością, więc też tak sobie wymyśliłam i narysowałam taką postać i takie słowo wymyśliłam. Następną stroną są nawyki i tutaj powiem Wam, że na porządku nie miałam za bardzo pomysłu, ale stwierdziłam, że narysuję sobie ananasy, bo wiadomo, że ananasy też kojarzą się z latem, wakacjami i właśnie taką letnią porą. Na górze napisałam sobie cytat: nigdy nie odkładaj do jutra tego, co możesz zrobić dziś. Napisałam robić, ale pewnie się chyba zrobić dziś. W każdym razie taki motywujący, bo wiadomo, przy nawykach to może się przydać, bo jeśli im na przykład zamiast leniuchować, po prostu mogę na przykład, nie wiem, poćwiczyć śpiew lub tym podobne. No i jak widzicie, na dole narysowałam sobie dużą ananasów, a bardziej po lewej stronie większego jednego i trochę taką, i trochę tego zielonego. Nie wiem, jak się nazywa, to jest jego lupinata, tylko liście jego, no wiecie, co sobie. No i oczywiście każdy nawyk innym kolorem zaznaczam, bo tak zazwyczaj robię. Instagram na pomarańczowo, wodę na niebiesko, naukę na żółto z brokatem, olejek rycynowy na rzęsy taki brązowawy, język koreański fioletowy, no i tak dalej, nie chcę Was tutaj zanudzać, więc po prostu sobie oglądajcie to dalej. Następną stroną są oczywiście statystyki, czy już ostatnia strona z planowania, tylko zostanie nam tygodniówka. Na statystyki pomyślałam, że wpasują się idealnie maki. Bardzo lubię rysować realistycznie kwiatki właśnie na statystyki, więc napisałam sobie statystyki u góry. Oczywiście mój aparat troszkę mi przerwał nagrywanie, więc znowu nie widzicie wszystkiego po kolei. No i oczywiście narysowałam sobie maki. Też trochę wzorowałam się ze zdjęć swoich, które zrobiłam
które po prostu zrobiłam zdjęcia makom, trochę też z internetu, no i też takie kwitnące jeszcze maki, czyli takie zielone, no i oczywiście moje statystyki dotyczące, czyli YouTube, wyświetlenia subskrypcje, Instagram obserwatorzy i Snapchat punkty. Przechodzimy do tygodniówki, pokażę Wam właściwie drugi tydzień, bo pierwszy podzielony mam jeszcze z majem. Oczywiście to też Wam pokażę, ale chciałam taki prawdziwy cały tydzień narysować, więc stwierdziłam, że narysuję i Wam pokażę. Na ten drugi tydzień czerwca wybrałam sobie motyw nie ananasów, tylko czego? Arbuzów, właśnie arbuzów. Narysowałam sobie takie małe arbuziki przy dacie i dnia tygodnia. Rysowałam też na przykład całe, rysowałam cząstki, połówki i jeszcze stwierdziłam, że trochę jest za mało koloru, więc rozcieńczyłam po prostu wodny marker i zielonym i czerwonym kolorem zrobiłam takie gradienty, trochę jak wineta. Mam nadzieję, że wiecie, że na przykład jak jest wineta na około zdjęcia, to zrobiła jest ciemna wineta, ale myślę, że taka kolorowa też może być. Okej, to teraz podsumowanie maja, oczywiście trzyma głowa, dalej oczywiście film mandala, jak widzicie, tak jak mówiłam, jest bardzo to kolorowe i troszkę takie niechlujne jak dla mnie, więc ten efekt do końca mi się nie podoba. Z notatek maja bardzo mało korzystałam, napisałam tylko sobie kilka rzeczy na ten miesiąc. No i lecimy dalej, oczywiście, mood tracker, czyli mój kochany diament, który mi się bardzo podoba i te kolory, jak używam i w ogóle jak się prezentuje, bardzo mi się podoba. Myślę, że to ciekawie wygląda, oczywiście mój wymyślony cytat, oczywiście nawyki, tak jak możecie zobaczyć, co mi najlepiej szło, co w ogóle mi nie szła książka, tak. No ale myślę, że ogólnie z nawykami sobie dobrze radziłam w tym miesiącu. Dalej oczywiście statystyki i tutaj naprawdę Wam dziękuję za te wyświetlenia i subskrypcje, bo się nie spodziewałam tego, a naprawdę przyrost jest spory jak dla mnie. Więc tutaj oczywiście sobie zaznaczyłam, to wypełniłam. Oczywiście 30 kwietnia, ostatni dzień kwietnia, sobie zrobiłam na całej stronie, żeby to jakoś potem fajnie sobie rozrysować tydzień już maja. No i pierwszy tydzień mogliście zobaczyć jeszcze z planowania maja. Jak widzicie, dużo moich rysunków, dosyć kolorowo, no i myślę, że to fajnie się prezentuje. Następny tydzień jest troszkę bardziej skromny. Przy dniu tygodnia narysowałam sobie takie małe dmuchawce. No wiecie, o co chodzi, to takie rośliny. Też kilka narysowałam rysunków, większość też jest nawet kolorowo. Przedostatnia tygodniówka, w sumie przedostatnia, jest bardzo kolorowa, dużo różowego, takie jakby fajerwerki nadnarysowałam, ale ten tydzień był naprawdę fajny i nowy telefon, i comeback BTS, i babci urodziny, i po prostu to wszystko, więc w sumie ta tygodniówka dobrze oddaje po prostu ten klimat. Następna jest taka zwykła, tylko przekreśliłam sobie czarnym cienkopisem, ale daty zaznaczam sobie takimi pastelowymi kolorami, takim zielonym i fioletowym, dodałam też takie jakby listki, kwiatuszki gdzieniegdzie.
Wygląda to delikatnie, ale mi się bardzo podoba. Też oczywiście kilka moich rysunków. No i już ostatni tydzień oczywiście przydzielony z czerwcem, no bo czerwiec wypadał w piątek. Oczywiście, narysowałam sobie truskawki jako takie zaczęcie tego czerwca, bo wiadomo, że w czerwcu jest ten sezon, ale też nie jakoś tego jest zbyt dużo. No i myślę, że to fajnie wygląda. No i to by było na tyle. No i teraz możecie zobaczyć, jak się prezentuje cały czerwiec. Mi się bardzo podoba strona tytułowa. W ogóle ten cały miesiąc wyszedł mi bardzo kolorowo i bardzo mi się on podoba. Jeszcze tutaj zrobiłam Wam przybliżenia na tą moją postać, na te takie rysunki, żebyście mogli sobie bardziej z bliska to zobaczyć. Więc mam nadzieję, że to dobrze widać. No i tak, to by było tyle. Koniec tego filmiku, dajcie znać, jak Wam się podobało, czy spodobał Wam się mój miesiąc czerwiec w moim bullet journal, jakie motywy Wy wybraliście na ten miesiąc, jeśli planujecie bullet journal, ale się powtarzam, bullet journal. W każdym bądź razie to by było na tyle, dziękuję, że dotrwaliście do końca, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, udostępniajcie i do kolejnego odcinka, to cześć!